Siemaneczko, z tej strony Patty. W dzisiejszym odcinku będziemy testować wielkanocne słodycze z Kindera. Ale oczywiście, nim zaczniemy i pokażę Wam więcej słodyczy, które dzisiaj przetestujemy, to tradycyjnie, jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to lecimy z testowaniem! Słuchajcie, więc żeby nie przedłużać i zobaczyć więcej kinderowych świątecznych słodyczy, to zabieram Was na dół. Do przetestowania mamy 5 rodzajów świątecznych słodyczy Kindera i są to m.in. 2 ogromne jajka niespodzianki, z czego jedno jest ogromne, a drugie przeogromne. Jeju, to jest po prostu, nie wiem, wielkości głowy. Mega. Kolejnym słodyczem jest serduszko czekoladowe z Kinder Niespodzianką. I tutaj kurczaczek trzyma jajko, ale tym razem standardowej wielkości. Jest one wypukłe. Patrzcie, jak fajnie. Jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście znajdziemy tu Kinder Niespodziankę. Czy będzie to po prostu zwykła foremka czekoladowa? No, sprawdzimy. Okej, kolejnym słodyczem jest czekoladowy króliczek wielkanocny, który również trzyma jajko. I tutaj słychać, że ewidentnie coś jest. Tak, tu już mamy standardowe jajeczko. I słuchajcie, czekoladowe króliki, czekoladowe Mikołaje, to są tak naprawdę klasyki świąteczne. Każdy je dostawał i nikt ich nie jadł, ponieważ były nie za dobre. Ale dostać takiego królika z czekoladą Kindera, to myślę, że po minucie już go nie będzie. I ostatnim słodyczem, jaki przetestujemy, będzie koszyczek wielkanocny ze słodyczami Kindera. I mamy tutaj miks słodyczy. No mega, jestem ciekawa, jakie słodycze tu znajdziemy. Nie będę patrzyła na etykietę, żebyśmy sobie nie zaspoilerowali, no bo fajnie jest mieć taki też również fan. Tak jak i tu mamy Kinder Niespodzianki, no to w środku będziemy mieli takie czekoladowe, słodkie Kinder Niespodzianki. Dobra, słuchajcie, to nie przedłużając, lecimy na górę i zabieramy się za testowanie. I jako pierwszy słodycz przetestujemy czekoladowego zajączka. Okej, i tutaj ewidentnie słyszymy, że znajduje się Kinder Niespodzianka, więc słuchajcie, królik z prezencikiem, więc otwieramy. Jejku, od razu widać, że jest to czekolada Kindera. I pachnie jak kinderki. Dobra, słuchajcie, jeszcze spójrzcie z bliska, jak pięknie prezentuje się nasz królik, jakie wyraźne ma kontury. Dobra, więc otwieramy, właściwie próbujemy. No to testujemy. To jest to. Pierwszy raz jem zajączka wielkanocnego, czekoladowego, który jest przepyszny. I pierwszy raz jem tak przeogromny kawał czekolady Kindera. Wiecie, normalnie tu mamy takie malutkie jajeczko. Oczywiście mówię o takiej formie czekolady. I to, co jest ciekawe, to zwróćcie uwagę, że ta czekolada jest cieniutka. Jest dokładnie w takiej samej formie, jak czekolada z Kinder Niespodzianki, z naszego jaja. I super, że wszystko zostało zachowane tak, jak właśnie przy Kinder Niespodziance. Czyli od środka mamy białą czekoladę, a z zewnątrz brązową, ciemniejszą. Zobaczcie tam przekrój i jak wygląda w środku. Ale słuchajcie, nie przedłużając, myślę, że zabierzmy się za jedną z ciekawszych rzeczy, czyli z otwierania niespodzianki. I wielkość niespodzianki, tak jak Kinder Niespodzianka. Dobra, więc otwieramy. Dobra, i co my tutaj mamy? To jest jakiś piesek, lis. Dobra, oczywiście zrobimy to bez instrukcji. No po co komu instrukcja? Przecież to są zabawki Kindera. Okej, mamy to, wiewiórka i trawa, czyli wiewióra na trawie. A z jakiej serii jest to zabawka? O, jeszcze tu jest. Aha, bo ona to tak jakby łapie. Tak coś to ma być. Dobra. Dobra, dobra, czyli to jest z gry. Tutaj możemy zeskanować QR kod i zagrać w gierkę. I klikamy. Dobra, no i mamy grę do pobrania. Zobaczcie z bliska. Super, działa, działa. Więc przechodzimy do kolejnego słodycza. I jako drugi słodycz przetestujemy czekoladowe serce. Okej, i tutaj jest. Dobra, mamy tutaj też niespodziankę. Super, otwieramy. Nie no, słuchajcie, nie mogę. Jestem po prostu zachwycona dokładnością tych zabawek. Znaczy, zabawek, słodyczy. Spójrzcie na tą idealną obramówkę. Super, to jest zapakowane, świetne. Dobra, otwieramy. I tyle z opakowania. Jejku, jakie to jest piękne, idealnie wzorowane jajko Kindera. No pięknie, napis wytłoczony. Nie ma tutaj kurczaka, ale z drugiej strony mi się to bardzo podoba, ponieważ jest skupiona uwaga na Kinder Niespodziance. Dobra, i spójrzcie, jak to wygląda z bliska.
Słuchajcie, testować nie będziemy, no bo wiadomo, słodycze Kinder smakują tak samo, a wszystkie, które tutaj mamy, no może z wyjątkiem koszyczka, to są właśnie zrobione z tej czekolady z Kinder Niespodzianki. Więc słuchajcie, po prostu zabierzmy się za otwieranie. No ale wiecie, muszę to jakoś umiejętnie otworzyć, więc zrobię to tak. Czysta przyjemność. I spójrzcie! Nasza Kinder Niespodzianka. Dobra, wyciągamy ją. Ta-ta-ra-ram! Niczym perła. I sprawdźmy, co w nim się znajduje. Dobra, wydaje mi się, że to jest to samo. Czyli widzę, że tutaj będą zabawki z tej samej serii. I mamy tutaj baranka. Złóżmy go szybko. Rakietara. I jeszcze to musi być tak. Tak. Super, super. Że on niby to tak o tu trzyma. Dobra, a tutaj mamy wiadra z mlekiem. Mlekiem, tak. Tutaj taka ala przeciwwaga jest do zrobienia. Może tak po prostu. Jeden. I drugi. Gitara. I zabawka gotowa. Zobaczcie, jak wygląda z bliska. I jako trzeci słodycz przetestujemy koszyczek wielkanocny. Okej. Okay. Jeszcze zanim to otworzymy, muszę napatrzeć się na tą piękną, słodką słodycz. Jeju, no mega to wygląda. Świetny pomysł marketingowy. No spójrzcie, koszyczek wielkanocny, taki jak ze święconką, jak z jajkami, pisankami. I od razu uprzedzam pytanie w komentarzach, jak będziecie zastanawiać się, gdzie to kupiłam, to Empiku. I sądzę, że to będzie najszybszy sklep, w którym możecie to dostać, ponieważ nigdzie indziej tego nie widziałam słodycza. I był to koszt około 22 zł. Dosyć drogie, jak wiecie, za takie małe coś. Chociaż te jajo to było dwa razy droższe od tego koszyczka. No ale z drugiej strony tutaj mamy wielką zabawkę, tak mi się wydaje, więc może to się bardziej opłaca, no ale nie. W każdym razie to też drogie. 40 zł za słodycz. No, zobaczymy. Zobaczymy, jaka zabawka nam się trafi, czy opłacalna słodyczu zabawka, czy nie. No, zobaczymy, jak przejdziemy do tego teściku. Ale tutaj mamy około 22 zł za ten koszyczek, no moim zdaniem troszeczkę drogo, ale okej. Sprawdźmy, co znajduje się w środku. I tutaj od góry otwieramy. Dobra, i mamy tutaj... Jest napisane, okej, okay, że mamy dwa kurczaki, cztery pisanki i sześć takich mini kinderków. Dobra, czyli tego mamy sześć. A zresztą spójrzcie, jak to wygląda w środku. Tutaj mamy takie mini czekoladowe jajeczka. Pewnie to będzie coś takiego jak Chocobons, no ale sprawdzimy. Fajnie by było. Do tego mamy kurczaczki. Tak, to będą dwa takie kurczaczki. No dobra, i to będzie wszystko. Żaba. Świąteczna, wielkanocna żaba. No dziwne, dziwne, ale mamy żabę jeszcze. Ale w każdym razie w takiej samej formie jak kurczaczek. No i tak. I dalej to są czekoladowe jajeczka oraz mini kinderki. Okej, i z naszego wielkanocnego koszyczka przetestujemy żabę. No coś nowego. I do tego będzie czekoladowe mini jajeczko. Więc zacznijmy od tego jajka, bo jest po prostu takie mega cute. Spójrzcie. Dobra, jestem bardzo ciekawa, ponieważ jest ono takie dosyć masywne. Niby małe, ale masywne, że wydaje mi się, że w środku jest wypełnione. Nie jest puste. Ojeju, mini Kinder Niespodzianka! Dobra, testujemy. Tak, to jest Chocobons. W środku ta biała czekolada to jest ta biała czekolada, która znajduje się w Kinder Niespodziance. Wiecie, o co chodzi. No i orzeszki do tego w środku są mega. No i oczywiście testujemy naszą żabę. Tu mi się wydaje, że będzie w formie tego zajączka wielkanocnego. Mamy napis Kinder. Jeju, ja tak zwracam uwagę na detale i tutaj naprawdę świetnie to wszystko wygląda. Dobra, testujemy. Znaczy, sprawdzamy, jak wygląda środek. Mhm, tak, w formie Kinder Niespodzianki, zajączka wielkanocnego. Spójrzcie. Okej, przechodzimy dalej. I jako czwarty słodycz przetestujemy wielką Kinder Niespodziankę. Okej, to jajo jest dwa razy większe, a nawet i trzy razy większe od standardowego jaja. Jestem mega ciekawa, ponieważ jest naprawdę masywne wnętrze tutaj. Okej, dobra. No to sprawdźmy, jak wielka jest zabawka w środku, bo zakładam, że musi być dużo. Jeszcze tak w ogóle, by the way, nigdy nie widziałam większej foremki niż ta klasyczna, więc to będzie coś nowego. Okej, nie zwlekajmy, otwierajmy. Jakie wielkie jajo! Dobra, idealnie gładkie jajo. Już nie mogę doczekać. Sprawdźmy. Okej, okay. Dobra. Nie wiem, jak to pięknie wygląda. Mamy mega dużą Kinder Niespodziankę. Porównując, wygląda to tak. Szkoda, że to nie jest takie same opakowanie, czyli matowe z tym takim wieczkiem, tylko no jakieś takie inne po prostu. Jakby z podróby jajka niespodzianki, ale okej, okay. Dobra. Słuchajcie, no to sprawdźmy, jak wielką zabawkę w środku mamy, ponieważ liczę na to, że to będzie jedna wielka zabawka, a nie kilka mniejszych. Dobra, otwieramy. Dobra,
Właśnie dlatego te klasyczne pojemniczki zostały wycofane, ponieważ tak średnio się otwierały. Mamy tutaj jakąś pszczółkę. Spójrzcie. I to jaka ona jest wielka. Wow. Jacie, to jest naprawdę mega giga zabawka. Ja cię kręcę. Dobra, potrzebuję instrukcji. Oczywiście zrobimy to bez instrukcji. No po co chyba instrukcja? Przecież to są zabawki Kindera. Czyli ona na takim plastrze miodu będzie się bujała. To jest bujawka. Dlaczego to nie działa? Odwrotnie. Dobra, huśtawka zamontowana. Teraz trzeba usadzić naszą pszczółkę. Trzymaj się, trzymaj się. I wygląda to tak. To jest największa Kinder zabawka, jaką w życiu widziałam. A za chwilę zobaczę jeszcze większą. Możemy oczywiście tutaj również zeskanować QR kod i zagrać w grę. A na odwrocie mamy jeszcze takie inne figurki, ale myślę, że mamy taką najbardziej czaderską, najbardziej rozbudowaną. Spójrzcie. Jako ostatnią słodycz przetestujemy mega, giga, wielką Kinder niespodziankę. Dobra, to jest wielkości jaja smoka. Mega wielkie, przeogromne, jakie to jest ciężkie. Dobra, słuchajcie, nie zwlekajmy, otwierajmy. Te jajo ma wytłaczane wzorki. Dosłownie to jest pisanka Kindera. Mega, mega. Po bokach mamy logo Kinder. I mamy tutaj pisankę, dosłownie w paski. Karmowane jajo. I z tyłu samo. Nie no, mega. To jest mega wykokszona Kinder niespodzianka. Porównując z moją ręką, zobaczcie, jaka jest duża. Sprawdźmy, jak wygląda w środku. Oho! Spójrzcie, jak wygląda to jajo. Mega, mega. Wow. I spójrzcie, jakie to jest grube jajo. No nie dziwmy się, w końcu ta skorupka musi utrzymać tak przeogromną niespodziankę. Spójrzcie, to porównując z tą zwykłą klasyczną, po serduszku. No, widać różnicę. Więc słuchajcie, otwieramy niespodziankę. Nie wiem, jak to dzieci mają otworzyć, ale ja jako dziecko bez pomocy rodziców nie dawałam rady tego otwierać. Chyba, że moje zęby cierpiały. Okej, okay, jest to po prostu bardzo tłuste i ciężko się otwiera. Okej, okay, ja już zobaczyłam. Ja już widzę, co jest w środku. To jest lalka Barbie! O, ja się kręcę! Tak, to jest Barbie. Jeju, to jest spełnienie dziecięcych marzeń. Oryginalna lalka Barbie w jajcu. I to skaterka. Jacie, to są rampy. Naklejka jest nawet na deskę. Dobra, no to już wiemy, z czego wynika cena jajka. Kochani, to jest tak świetna zabawka, że musimy zejść na dół i razem ją złożyć. Okej, okay, to myślę, że zaczniemy od złożenia naszej Barbie. Skaterki. Dobra, spójrzcie, jaka genialna lalka. Nie no, mega, i jej jeszcze się ruszają ręce. No i jedna ręka, ręka jej się rusza. Dobra, niech odpocznie sobie, bo za chwilkę będzie śmigała na desce. Dobra, dodajmy, słuchajcie, naszej desce fajny grip. Okej, okay, to będzie o tak. Błagam, zrób się prosto, nakręć się prosto. Dawaj, Patrycja, twoje umiejętności manualne. Gitara, mamy to. Jeju, deska Barbie! Mega! Dobra, to idzie na bok. Złóżmy teraz rampę, a dokładniej boksa. Okej, do tego przyda się instrukcja. A więc ma to wyglądać tak. Dobra, czyli mamy nasze schodki. Do tego wjeżdża te drewienko. A do tego mamy oto drugie. Okej, dobra, jeszcze została nam poręcz, rail. I to po prostu sobie stoi o tak o. Dobra, więc słuchajcie, czas poszaleć na desce. Więc stawiamy naszą Barbie. Tu jest większe, tu jest mniejsze mocowanie. Dobra, no i śmigamy. Czy te koła się kręcą? Kręcą. No to zaczynamy. Woohoo! I słuchajcie, tutaj jeszcze mamy kartę. Karta Barbie. Jest QR kod znowu do zeskanowania. I z tego, co mi się wydaje, to na tej aplikacji możemy nagrywać triki naszej Barbie i tworzyć takie filmy. Szybko, muszę to sprawdzić. Okej, dobra, czyli przekierowało nas do Applied'u, czyli do gier familijnych. No i to wygląda, no, w taki oto sposób. Gitara. Dobra, słuchajcie, no to lecimy na górę, żeby się pożegnać i podsumować nasz odcinek. Czaderski odcinek.
Kochani, bardzo dziękuję wam za wspólny odcinek. Koniecznie napiszcie w komentarzu, która słodycz najbardziej wam się spodobała, a może która Kinder niespodzianka. Powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tego odcinka, ponieważ słodycze klasycznie były przepyszne, a zabawki były naprawdę genialne, a szczególnie ta ostatnia. No, mega wielkie zdziwienie. Tak. Tym samym będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, zajrzycie na mojego Instagrama, udostępnicie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąt!